wyprawa na Future Lake. Tym razem miejsce numer 1 i na miejscu numer 2 będzie Tomasz. Jesteśmy razem do niedzieli, 3 pełne dni. Jest październik. Zobaczymy, co się podzieje. Jak zawsze. Także wszyscy trzymamy kciuki. Tymczasem. To jest znak, że jedziemy na Future Lake. Razem druga strona, druga brama, drugi wjazd. Jak wspominałem wcześniej, kolejne podejście pod Future Bite Lake. I zobaczymy miejsce numer 1, tym razem druga strona. Z tej strony są tylko 4 miejsca, z drugiej strony jest cała reszta. Spoko, nawet dość dużo miejsca. Dwa zejścia do wody. Jedno tutaj. Bardziej strome ze schodkami. I chyba tutaj sobie siądę. Woda spokojna, fajne słoneczko. Od tego wejścia fajnie widać tutaj wodę, wszystko. Także właśnie był spław. Także myślę, że to będzie lepszy wybór do obserwacji wody, bo z drugiej strony to wygląda tak. Jest łagodne zejście całkowicie pod samą wodę. Ale znowu bardziej na dwójkę, na plac numer 2. No i tutaj jedynka, tylko troszkę widać. Tam już Tomasz się na dwójce rozbija. Także mam nadzieję, że coś zagra tym razem. Ale to się wszystko okaże. Pogoda ma być fajna. Także nic nie pozostało, tylko się rozbijać. Do zobaczenia, jak już powstanie tutaj obozowisko. Ciao. W wodzie lecimy szukać miejscówek. Fajnie się uspokoiło, wiaterek był przedtem, przestał wiać. Spójrzmy, cóż to za cudowne miejsce.
3,5 metra. Pierwsze miejsce znalezione. Dosyć duży spadek od brzegu. Zwalone drzewo tutaj z tej strony. Z tej strony. I położę zestawy tak od tej strony, ale zasypię delikatnie większy obszar tutaj i markera kładę na tu jest taki kraniec. Dobra, już wiem gdzie chcę mieć truskawkę. Tu będzie truskawka na 3,5 metra, delikatnie od brzegu kawałek. Dobra, mamy tu markera i obsypujemy tutaj dokładnie przed tym markerem. Tutaj ten obręb, tam się zaczyna wypłycenie. Także około 3-6 metra i tu ląduje truskaweczka. Mamy to. Zatrzęsienie ryb. Ale tu jest masakra. Jest wypłycenie 2,931 metra. Delikatny namułek. I tak czuć jakby tam trawy rosły. Tu widać jakieś bąblowania cały czas po bokach. Czyli tu na bank musiały rosnąć te trawy. Ja muszę wpłynąć z powrotem w to fajne miejsce. Tak jest, jest tutaj. Raz, dwa. Trzy. I cztery. Okej, chyba to mamy. Tak więc teraz tylko trzeba wybadać miejscówkę przed. O, 2,8, 2,6, 2,5. 2,5 jest tutaj. I kamyczki. Czyli z prawej strony tej bojki. 7. Czyli tu będzie skorupiaczek.
czyli tu jest ładna góreczka. Ładnie to obsypiemy. Tak więc tu jest fajna góreczka, ma około 2,8-3 metra i są spady do 5, w tamtą stronę nawet do 7 i tutaj też jest spad, taki głęboczek jakby i pełno mułu. Spróbuję tutaj obsypać GLM-em, zostawić GLM-a. Tu przed markerem i tam za markerem, w tamtą stronę, bo marker stoi na pół metra już na mule. Tamten cały bok i tam umieszczę truskawkę, tutaj GLM-a. Także trzymamy kciuki za jakiś piękny odjazd. Super, mamy miejsca. Wracamy do kabumbazy tymczasowej, robić zestawy i przysmaki dla łybek. Tam siedzi Tomasz. Także znów początek zasiadki. Wydaje mi się, że mam dobre miejsca. No ale to jak zwykle może mi się tylko wydawać. Ryba może zupełnie gdzie indziej żerować. W każdym bądź razie były tam oznaki ryb i to duże. Chyba było widać, bądź też każdy, kto teraz to ogląda, widział już. Bardziej przy brzegu mam, będę miał truskawkę. Tam jest ostry spadek, ostra kanta, drzewa są zatopione i pomiędzy tymi drzewami będzie truskawa. I tak w linii prostej, w tą stronę, gdzieś w tamtym miejscu, tam jest truskawka i gdzieś w tamtym miejscu, mniej więcej, będzie GLM. Tu jest taki dołek, wypłycenie i dołek. Tu jest 7 metrów, wypłycenie na 3 metry, dołek do 4,5 metra, no i potem już kanta normalnie. W tych dołkach jest mułu spokojnie na od pół metra, leciutko tak do pół metra się spokojnie kij wtapiał w ten muł i potem już tak szło ciężej, ale był cały czas muł. Także zobaczymy, tam obrzucimy tą kantę i zestaw położymy na praktycznie na połączeniu z mułem i tutaj obsypiemy całą tą góreczkę. Z tego co zauważyłem, ryby tak się trzymają głębokości między 3 a 4 metry. No i sporadycznie gdzieś tam trafiała się jakaś niżej, ale tak większość między 3 a 4 metry. Także miejsca znalezione, super. Myślę, że będę się tego trzymał przez całą zasiadkę. Jak zawsze zresztą, no. Zobaczymy, co czas pokaże następne dni. Fajna pogoda, także to jest dużym plusem. Co, i bierzemy się za zestawy. Jak będę miał wszystko przygotowane, to na pewno też coś nagram. Co i jak. Także tymczasem. Kukurydza i orzeszek tygrysi z
dodatkiem truskawki i gielema kruszonych kulek. Dodałem też trochę mączki ze ślimaka i z raka. Plus kruszone kulasy. Witam wszystkich, właśnie kabum wypływa nędzić swoje miejscówki. Jest godzina chyba po 18. Zdecydował się na nędzenie na wieczór, a potem tylko przypłynie do brzegu i garnie temat z wywózką. Ma dwie wenteczki tu piękne, rozłożone. Prezentacja. Czekają do wywózki. Zestawy fajnie już są zrobione. Grzechu jest właśnie tam. Mam nadzieję, że będzie go widać. No i myślę, że za pół godzinki będzie miał wywiezione kije. Więc pozdrawiamy wszystkich. Do usłyszenia. Miejmy nadzieję. Trzymamy kciuki za siebie, że damy radę tym razem złapać rybkę tutaj piękną, jakąś fajną i wam zaprezentować. Elo.
dobry, piątkowy poranku. W nocy nic się nie działo, niestety. Noc przez pana. 4 stopnie w nocy, ale bez problemu daliśmy radę. Przepraszam. Ładnie wyszło słoneczko, zobaczymy co się podzieje przez dzień, chociaż przez dzień to wątpię, bardziej w nocy. Tutaj są brania, czy tam wieczorem. Jeszcze trochę zostawię zestawy i wyciągnę sprawdzić, zobaczyć jak to tam wygląda, czy nie poplątane, czy się wszystko trzyma. Myślę, że donęcać nie będę, tylko dopiero wieczorem. A tak przez dzień zostawię jakiś większy woreczek PWA. Piękne, rześkie powietrze. Machaj! Tam chłopaki z tamtej strony wyciągnęli wczoraj wieczorem rybę, w nocy rybę i rano rybę. Także gratulacje. U nas cisza. Tomasz miał jakiś opad swingera. Ja miałem też opad swingera, ale to chyba przez ptactwo, które się kręciło. Nie wiem. Czekamy. Jak zawsze.
zestaw po 24 godzinach wygląda tak, bielem. Miękkie, ale konsystencja ma spoistą po namoczeniu. Kolejna nocka nic, druga nocka nic kompletnie, nawet nie było w nocy dwóch piknięć. Zobaczymy jeszcze dzień, noc i ranek następny. Trzymamy kciuki. Zmiana miejsca leżakowania truskawki. Today.
ranku. Tak oto dobrnęliśmy do końca naszej zasiadki. Bez pika, niestety. Jakieś spławy były w znęconych miejscach, no ale niestety nie udało się złapać ryby. Dzisiaj rano spadł deszczyk, bo jak to by mogło być inaczej bez deszczu? Także prawdopodobnie zaraz coś zjem, napiję się jerbki i zacznę wszystko pakować. A jest co ogarniać. Teraz chciałem sobie sprawdzić, czy ktoś po mnie zaraz dojeżdża, czy nie, czy mam się spieszyć z pakowaniem. I patrzę, że trochę się zmieniło na tym łowisku, jeszcze dokładnie nie wiem co. Wiem, że odeszła jedna z dwóch osób, które się tym łowiskiem opiekowały. Nazywa się to teraz Bavarian Carp Lake. Jest zmiana adresu mailowego, być może zmiana jakichś zasad, nie wiem. Nie wiem, czy będę mógł tutaj przyjechać na wiosnę na przykład, ale to się okaże, zobaczymy. W każdym bądź razie nie nazywa się to już Future Bites Lake, tylko Bavarian Carp Lake. I tak dalej, no. Zobaczymy, jak potoczą się losy tego łowiska dla mnie. Łowisko trudne. Jak to tutaj niektórzy mówią, sieć labiryntów tworzy, także jest ciężko. No ale zobaczymy. Dzwoni małżonka. Pozdrawiam. Tak więc miejsce ogarnięte. Zostawione. Czyste. Tak jak zastanę. Wręcz jeszcze śmieci ogarnąłem. Wszystko fajnie, tylko bez pika. Przez te 4-3 dni w sumie pełne panowie z szóstki tam mieli bodajże 5 wyciągniętych ryb. Jak przyjechałem, to wyciągnęli jedną z wieczora, potem jedną w nocy, jedną nad ranem, na drugi dzień jedną i dzisiaj też o 3 w nocy jedną. Także z tego co ja zauważyłem, tylko tam siedzieli. Tu jeszcze siedzieli na 11 i też chyba 3 ryby, 3 odjazdy były. Widziałem 3 hole, ale chyba wszystkie 3 ryby nie wyciągnięte do brzegu, stracone w wodzie. Także tak to wygląda. Zobaczymy na wiosnę. To jest moja ostatnia zasiadka tutaj. Następna będzie na pewno na wiosnę. Nie wiem jeszcze kiedy, ale chciałbym się tu pojawić. Nie wiem na jakim stanowisku również, ale chcę się tu pojawić. Myślę, że to będzie gdzieś właśnie tam. Bo tutaj na łowisku jest głębia dosyć spora i od tamtego cypelka zaczyna się wypłycenie i to wypłycenie rozrzuca się praktycznie na cały środek zbiornika. Tak jak tutaj gościu jeden mówił, jest pełno labiryntów. Znaczy się, wygląda to jak wytłaczanka z jajek. Górki, góreczki, dołki, dołeczki. Głębsze, płytsze, ale jest tego tutaj pełno. Także zobaczymy. Na pewno w końcu coś tu uderzy. No. Niestety znowu kolejny raz nie zagrało. Ale przynajmniej koegzystencja z naturą jak najbardziej na plus. Także do następnego. Następny na pewno za 2 tygodnie. Cierżdo! Witamy. I żegnamy się teraz z tym łowiskiem. Thank you.
Thank you.